Witam serdecznie na kanale kochamzabawki.pl. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam zestaw kolorowe karty od firmy Hasbro. Jest to oczywiście seria Play-Doh przeznaczona dla dzieci od 3 roku życia. W zestawie znajdziemy dwie kolorowe karty, w tym jedną dwustronną, 6 porcji kolorowej ciastoliny oraz plastikowy nożyk. Dziś pokażę Wam kolejny z serii kolorowy karty zestaw. Tym razem będą to cukiernicze pyszności. Jak zwykle mamy w zestawie dwie kolorowe karty, w tym jedną dwustronną. Oczywiście karty są po to, aby podpowiedzieć nam, w jaki sposób stworzyć gotowe, przedstawione na obrazku modele. Myślę, że takie ciasteczka zachęcą każdego do pracy. Ciastoliny wystarczy nam na wszystkie trzy modele, ale oczywiście możemy zdecydować się na jeden lub na dwa z nich. Z trzech modeli jako pierwszy wybrałam piękne ciasto. Będziemy do niego potrzebować ciastolinę żółtą, fioletową i różową. Na początek bierzemy kawałek ciastoliny żółtej, z której zrobimy talerz. Myślę, że najłatwiej będzie zrobić z niej kulkę, którą następnie rozpłaszczymy. Wielkość talerza zależy od nas. Oczywiście od wielkości talerza zależeć też będzie wielkość ciasta. Właściwie to może nie jest to talerz, a spód naszego ciasta, gdyż za chwilę na górze ułożymy piękne owoce. Spód jest gotowy. Teraz weźmiemy troszeczkę ciastoliny różowej, albo najpierw fioletowej, tak jak podpowiadają nam w instrukcji. Ciastolinę możemy podzielić na malutkie kawałki. Myślę, że łatwo będzie to zrobić przy pomocy wałeczka z fioletowej ciastoliny, który następnie pokroimy na mniejsze cząsteczki. Wielkość owoców zależy tylko i wyłącznie od Was. Ja proponuję, żeby były to malutkie jagódki. Ten kształt może nie przypomina za bardzo jagódek, dlatego troszeczkę je domodelujemy. Jest to oczywiście zadanie bardzo łatwe i przyjemne. Jagódki są już prawie gotowe. Możemy je teraz ułożyć na cieście. Kolejny krok to ciastolina różowa, z którą postępujemy tak samo. Teraz będą to maliny czy też truskawki. Stworzone owoce dokładamy do naszych jagódek. Musimy uważać, aby nie wysypały się one z naszego ciasta. Ostatni krok to stworzenie wałeczków z koloru żółtego, które stanowić będą górną część ciasta. Potrzebne będą trzy wałeczki mniej więcej tej samej długości. Trzy uzyskane wałeczki przecięłam na pół, dzięki czemu uzyskałam 6 o tej samej grubości i długości. I tak wygląda gotowe ciastko. Na sam koniec ulepimy jeszcze szybko babeczkę. Potrzebować do tego będziemy ciastoliny brązowej, białej, a także odrobiny różowej i fioletowej. Zaczynamy od ciastoliny brązowej. Formujemy z niej kulkę, którą następnie przemienimy w spód babeczki. Nie będzie to zadanie jakoś bardzo łatwe, ale myślę, że każdy z Was sobie z nim poradzi. Właściwie to kształt babeczki zależy tylko i wyłącznie od tego, jak Wy sobie ją wyobrazicie. Nie musi ona się zgadzać z tym, co pokazane jest w instrukcji. Moja babeczka wyglądać będzie podobnie jak na obrazku. Teraz zabieramy się za krem. Potrzebujemy do tego biały wałeczek,
który następnie ułożymy w spiralkę. Dzięki czemu uzyskamy efekt takiej nałożonej śmietany. Dobrze by było, gdyby wałeczek był z jednej strony nieco węższy. Myślę, że ciastoliny mamy trochę za dużo. Teraz wałeczek ułożymy na ciastku. Naszą babeczkę ozdobimy teraz posypką. Możemy to zrobić za pomocą cieniutkiego różowego oraz fioletowego wałeczka, który następnie potniemy na malutkie kawałeczki. Zadanie to jest bardzo łatwe. Przyda nam się teraz nasz nożyk. Posypka różowa jest już gotowa. Teraz odrobina fioletowej. Dzięki czemu nasz smakołyk będzie wyglądał jak prosto z cukierni. Ostatni element to wisienka na samej górze. Oczywiście jest to różowa kulka, którą uformowaliśmy z pozostałej ciastoliny. Kolorowe karty to rewelacyjna propozycja dla dzieci małych, a także dla dzieci, które nie przepadają za lepieniem z ciastoliny. Jak pamiętamy, w zestawie znajdziemy dwie kolorowe karty, które podpowiedzą nam, w jaki sposób tworzyć z plasteliny bardzo ciekawe kompozycje. Tym razem są to pyszne słodycze, babeczki i inne wypieki. Oczywiście w zestawie znajdziemy cały komplet kolorowej ciastoliny. Niestety nie mamy dołączonych do niej żadnych pojemniczków i trzeba będzie pomyśleć samemu o jakimś sposobie przechowywania jej. Jedynym akcesorium, które znajdziemy w zestawie, jest ten nożyk. Faktycznie jest on przydatny, ale producent mógłby dołożyć coś jeszcze, aby urozmaicić nasze modele. Wszystkie modele pokazane na kartach są bardzo łatwe do zrobienia. Na pewno dzieci nie będą miały z nimi problemu, a możliwe, że zainspirują je one do tworzenia własnych kompozycji i zupełnie nowych wzorów czy też modeli. Ja zestaw oceniam na 3 gwiazdki. Was zapraszam do komentowania moich filmików, a także do oglądania pozostałych recenzji, oczywiście na kanale kochamzabawki.pl. Do zobaczenia!